Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik, nowość na naszym rynku, która wpłynęła do sprzedaży w tamtym roku pod koniec grudnia. Schutzfe Schuhe, czyli austriacka marka, wypuściła nowy model butów roboczych na nasz rynek, ogólnie na rynek światowy, i również pojawiły się u nas. Jest to uniwersalny model dla każdego. Ja tutaj mam małą ściągaweczkę z ich strony, ponieważ jest to nowość, jeszcze nie jestem za bardzo wtajemniczony, ale tutaj powolutku wszystko Wam poopowiadam i oczywiście za jakieś pół roku, może wcześniej, zobaczymy, jak tutaj będzie z tym użytkowaniem. Po prostu wbijamy po testach. Mamy tutaj model Allroad. Jest to w tłumaczeniu na polskie Universal, czyli model uniwersalny. Zobaczcie, tak tutaj się pisze. O, jest to fajna alternatywa do wszystkiego. Jak tutaj producent pisze, mamy tutaj z jednej strony uniwersalne obuwie ochronne, a z drugiej strony jest bardzo wygodne w noszeniu dzięki lekkiej podeszwie, standardowo jak na markę przystało, Soft Grip Pro TPU, a z drugiej strony jest to super odporne obuwie na obciążenia mechaniczne, więc nic dodać, nic ująć, po prostu brakowało takiego modelu uniwersalnego od tego producenta i w końcu mamy świetny model, który się prezentuje. Tak, zobaczcie, jak fajnie on się prezentuje. Za chwilę Wam powiem w skrócie parametry techniczne tego buta oraz jego wagę. Zobaczcie, jak wygląda podeszwa, jak wygląda środek w standardzie. Oczywiście mamy wkładkę jak na producenta przystało. Tutaj wkładka się nie zmienia, jest ona naprawdę bardzo wygodna i spoko gatunkowo. Oczywiście wkładkę możemy sobie dokupić według własnego zakresu, nie ma z tym problemu. Jest to but S3 z metalowym podnoskiem, ale mamy tutaj takie zwane przejście miękkie, dzięki temu nie odczuwamy tego metalowego podnoska, to jest bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o kolorystykę, zobaczcie, fajnie się prezentuje. Mamy tutaj skórę oczywiście, skórkę naturalną, plus mamy dodatkowe zabezpieczenia z nitrylu od przodu i od tyłu, ogumowane, naprawdę spoko. Standardowo podeszwa odporna na oleje i tak dalej, i tak dalej. Już patrzymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o skórę wierzchnią, mamy tutaj specjalną skórę odporną na wodę, olej i brud. Grubość od 1,9 mm do 2,1 mm, czyli dość spora, gruba nasza ta skóra. Jeżeli chodzi o środkową wyściółkę, no to mamy tutaj standardowo naturalną, perforowaną wyściówkę ze skóry ortopedycznej o grubości od 1,1 do 1,4 mm. Ok, podnosek. Wysoki i szeroki stalowy podnoszek z elastyczną krawędzią przejściową. To, co o tym wspominałem, że po prostu nawet jak zginamy tego buta, to nie odczuwamy tutaj dyskomfortu na przedstopiu, a palcami, co nie? To jest, czy tam podstopiu, czy nadstopiu. Po prostu nie odczuwamy tutaj na przegięciu, że tutaj jest metalowy podnosek. To jest naprawdę spoko. Wkładka, skóra naturalna, no to o tym wiemy. Podeszwa Soft Grip Pro, podeszwa dwuwarstwowa, TPU i pury. Jeżeli chodzi o podeszwę zewnętrzną, wykonana z kompaktowego TPU, podeszwa w środku wykonana z amortyzującego spenionego pór antystatycznego, olejo i benzyno odpornego, żaro odpornego do około 120 stopni. To też jest bardzo duży plus, wysoka podeszwa, odporność na poślizg,
Optymalna amortyzacja pięty, odporne na przebicie wkładki zeska, odporna na przebicie wkładka ze stali nierdzewnej, czyli tutaj mamy wbudowaną również wkładkę ze stali nierdzewnej, więc to też jest naprawdę spoko opcja. Jeżeli chodzi o wagę, ja noszę rozmiar 43, więc zważymy, jak to się prezentuje wagowo, żebyście już wiedzieli. 771 gramów ma but, rozmiar 43, jest to półbut wysoki. Czy to dużo, czy to mało? Ja szczerze biorę go do ręki i nie odczuwam tego ciężaru, no ale tyle waży. Ale kto używa butów, bardzo dobrej jakości butów, to wie, że tutaj niezależnie jaka będzie waga, najważniejsza jest wygoda, a tutaj jakby nie patrzeć, Shoe stawia na najlepszą jakość, jeżeli chodzi o wygodę, i nawet jak będziemy mieli ciężkie buty, nie będziemy tego odczuwać zmęczenia podczas pracy po wielu, wielu godzinach. Oczywiście mamy tutaj zapięcia metalowe, klamry, standardowe sznurówki, bardzo dobrej jakości, chyba jedne z nielicznych, które się nie rwą po sezonie, to jest bardzo duży plus. Nie mamy tutaj systemu BOA, jeżeli chodzi o producenta, on na ten system nie stawia na razie póki co. Na razie mamy tutaj wszystko w standardzie wiązane, więc dla chcącego nic trudnego, zawsze tam można sobie te buty zawiązać. Jeżeli komuś nie pasuje, no to po prostu musi szukać czegoś innego. Spoko buciki. Za chwilę zobaczycie przejścia, jak to wygląda na nogach, jak to wygląda ze spodniami na przykład, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje. Ja osobiście uważam, że naprawdę bardzo fajnie się te buty prezentują, jak na pierwszy rzut oka. Fajna skórka, no zobaczymy, jak to będzie z wodoodpornością. Powiem tak, bardzo dużo brakowało mi takich butów właśnie uniwersalnych przy konstrukcjach dachowych, przy różnych innych montażach, na przykład klejny steropianu na lukarnach i tym podobne, gdzie po prostu w różnych warunkach się robi, więc jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, że w końcu mamy taki model. Do tej pory był model, tak zwany model dla murarzy, o ile pamiętam. I on też był ok, lecz był taki, można powiedzieć, że mało uniwersalny. No tutaj producent w końcu poszedł w taką uniwersalność, że po prostu każdy może je założyć. Naprawdę świetna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś chętny na zakup, zapraszam wszystkie namiary na pana Wojciecha w opisie, na wszystkie tematy. Oczywiście kod rabatowy na hasło Fachmeister wciąż obowiązuje, więc jeżeli ktoś jest chętny, to oczywiście również zapraszam. Jeżeli chodzi o cenę, na dzień dzisiejszy ona się waha około 520 zł za te buty. Czy to dużo, czy to niedużo? Moim zdaniem, jeżeli będą warte, tak jak w przypadku dekarskich lub innych, które użytkuję i używam od wielu, wielu lat, no to moim zdaniem wydać raz a dobrze to jest naprawdę nic dodać, nic ująć. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy może już posiadacie, może już używacie przede mną, może już przetestowaliście, już macie jakieś tam wstępne opinie na ich temat, więc zapraszam do komentarzy i oczywiście zapraszam Was na dalsze odcinki i oczywiście na dalsze testy z tymi butami i ogólnie z tą marką, bo ponieważ naprawdę robi świetną robotę, jeżeli chodzi o naprawdę wygodne i wytrzymałe buty robocze. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!